Tak, nie mogę się od niej oderwać. Skin, zespół Scangananzi z Londynu, koncert zarejestrowany znakomicie dźwiękowo. A gitara w tym utworze, który znamy z wersji płytowej, który nawet pojawiał się na liście przebojów, gitara właściwie gra tu wspólnie z perkusją, właściwie w takim rytmie jak perkusja. Świetnie to brzmi I Believe in You z Kanga Nancy, dziś na początek naszych odpowiedzi na dzisiejszą aurę. Teraz będziemy mówić o koncercie bardzo specjalnym. Gościem Państwa dziś jest Pan Mateusz Zarembowicz, Fundacja Polski Jazz. Dzień dobry Panie Mateuszu. Dzień dobry. Te spotkania, o których będziemy mówić są bardzo specjalne. Chciałbym, żeby Pan najpierw powiedział, jaka atmosfera tam panuje i dlaczego warto tam być. Bardzo miło mi, że pan zaczął od atmosfery, bo to jest dla nas bardzo istotna sprawa. My mamy kilka założeń organizując te koncerty. Takim jednym... Zaduszki jazzowe, bo tego nie powiedzieliśmy. Tak, tu teraz mówimy o warszawskich zaduszkach jazzowych 30 października w Warszawskim Teatrze Kapitol o godzinie 19.30. Natomiast co jest specjalnego? Po pierwsze my lubimy organizować koncerty w jakimś celu, bo znacznie w, bardziej interesująco się to robi, jeśli wiemy, że mamy jakiś cel do osiągnięcia. Tym razem pomagamy, może nie tyle pomagamy, co, co wspieramy w jubileuszu Polską Fundację Muzyczną Tomasza Kopcia, która obchodzi w tym roku jubileusz dziesięciolecia istnienia. No i chcemy całemu światu o tym powiedzieć, że Tomasz Kopec i jego fundacja od 10 lat robi robi rzeczy wielkie i wielu muzykom pomaga, a w jakim wydaniu i w jakim rozmiarze. No najlepiej było to widać przy okazji ostatniego naszego spotkania przy koncercie dla Jarka Śmietany, z którym niestety się już pożegnaliśmy. Natomiast co jest specjalnego i wyjątkowego? Myślę, że naj lepiej scharakteryzuje to jedna prosta sprawa. Wszystkie koncerty są bardzo różnorodne. Nie ma y, takiego nastawienia, że gramy tylko free jazz, free jazz albo jakikolwiek inny gatunek tego jazzu, tylko staramy się łączyć te style. I z tego powodu y, tym razem spotkamy się m.in. z Elżbietą Wojnowską, która zagra w duecie z Piotrem Wromblem, ale będzie też jakby na przeciwległym biegunie y, Monika Kuszyńska, dawna wokalistka Varius Manx, która stanęła y, y, Przepraszam, może to było złe określenie, chciałbym powiedzieć, stanęła na nogach, ale jednak podniosła się psychicznie po tym, co ją w życiu spotkało i teraz dzięki pomocy Polskiej Fundacji Muzycznej może normalnie funkcjonować, występować, śpiewać, prezentować się ludziom. Ale również y, będzie kilka zespołów zagrających y, mocny free jazz, y, który y, zyskuje bardzo dużą rzeszę sympatyków. I tutaj chciałbym wymienić Piotra Iwickiego z jego zespołem Virtual Jazz Reality. Y, w składzie Piotr Iwicki, Mirosław Karlos Kaczmarczyk, doskonały gitarzysta mieszkający w Oslo od kilkunastu lat i robiący tam wielką karierę. Wojciech Kostrzewa na perkusji, Mariusz Fazimilczarek saksofon i Piotr Rodowicz na basie. I już, żeby nie zagadywać, bo wiem, że tutaj się głównie słucha muzyki, a nie rozmawia, też Pozwolę sobie wymienić kubę płuszka w wspaniałym trio, młody obiecujący pianista na fortepianie z Dawidem Fortuną na perkusji, i Maksem Muchą na Basie. I wprowadzamy nowy cykl. Cykl się nazywa Jazz Presentations, może mało odkrywcza nazwa, mhm. ale pokazuje, że robimy ciekawe rzeczy. I chciałbym jeszcze słowem nawiązać do koncertu dla Jarka Śmietany, ponieważ bardzo aktywnie w ten koncert włączyło się środowisko lwowskie, które zorganizowało tam koncert i zbierali też dla Jarka pieniądze. Dziękujemy. I my w ramach podziękowania yy, i chęci przedstawienia polskiemu środowisku yy, tego, co się dzieje na Ukrainie, zaprosiliśmy Igona Chnydyna w jego projekcie. W składzie Igor Chnydyn na perkusji, Michał Balok na saksofonach, Andrzej Kochan na basie i żona yy, Igora, przeurocza kobieta Anastazja Litwiniuk na fortepianie. To wszystko 30 października 2013 roku w Warszawskim Teatrze Kapitol 19.30. Gorąco zapraszam i mam dla Państwa do przekazania trzy podwójne zaproszenia. 7-2 w Warszawie, kierunkowych 22. Z Panem, Panie Mateuszu to redaktorek ma fajną robotę, bo tylko zapyta po raz pierwszy, a pan już potem wszystko opowiada. Ja na zakończenie chciałem panu powiedzieć jeszcze o dwóch sprawach. Po pierwsze wspomniał pan o Monice Kuszyńskiej, tak. a zaczęliśmy od atmosfery i od tego, że to jest bardzo ważne. Ja myślę, że Monika przez te wszystkie lata, kiedy się podnosiła wspaniale i, i wspaniale z tego wyszła, otrzymywała między innymi od was, od słuchaczy bardzo wiele takich pozytywnych sygnałów i jestem przekonany, że... Jej to pomogło i przy okazji pozdrowienia. A po drugie wspomniał pan, że Jarek Śmietana od nas odszedł, niestety Niestety. tak się zastanowiłem nad tym i pomyślałem, że zawsze będzie jednak wśród nas. Wczoraj otrzymał Mateusza 2013 nagrody muzycznej, nagrodę muzyczną programu trzeciego. Wspaniałe wyróżnienie niestety nie udało się mu samemu odebrać tego wyróżnienia, ale... Wojtek Karol odebrał wczoraj w jego imieniu. Także Jarek z nami pozostaje i ciągle jest. Mateusz Zarembowicz, Fundacja Polski Jazz, był Państwa gościem. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję i zapraszam. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. A my wczoraj ten program Mateuszowy zakończyliśmy tym utworem.